tata to jest lider zespołu BAR, bardzo popularnego tutaj zespołu na Śląsku, także mimo wszystko nie mogę się tam gdzieś do niego porównywać, bo myślę, że w kwestii sławy jest nie do wygryzienia. Nie, Tomek, nie przesadzaj. Nie, no jest tak troszkę. Kiedyś mi robili impreza i tam też była Torcida z Mysłowic Wesoły i po imprezie my się pakowali do domu już. No a tam ja robił 3 godzinki impreza. Fajnie było, ale na końcu Tomek Loszka, a tata co? Bo tacie nie śpiewali. Były momenty zwątpienia, były. To się nie da ukryć, bo on chciał nawet już ta piłka położyć i iść do roboty. No, to się wszystko przełamało. Jak potrzebował do Nadwiślana jechać na trening 110 km, tam i z powrotem dziennie, no a nie było kasy. No to tata, no, nie mam na ropa. No, a teraz jak trzeba było węgiel kupić na zimę, to... Ale teraz węgiel na zimę... odpalił, nie? No, synek kupił. No. Także teraz przed moment... nie całość, ale to... No, nie możesz mieć za dobrze, ale już jakoś się spłacam. Dziurczo Loszka! Jeszcze Dziurczo! Fantastyczna interwencja Tomasza Loszki. Miało to nie wyjść na jaw, ale po meczu ze Śląskiem Wrocław strzelał mi karnego Marcin Robak. Była bramka. W poniedziałek przyszedł sąsiad do taty na kawę i stwierdziłem, że musimy potrenować rzuty karne. Także ja nie chciałem się jakoś dać namówić. Mówię, nie, no ja mam trening, na treningu sobie potrenuję. Nie będziemy się tutaj wygłupiać za potem. No ale mówię, nie, chodź, ty musisz za nie potrenować karne. No i zaczęło się tak, że porobili tam parę akcji, poszczelali mi i w końcu przeszło do rzutów karnych. Uderzali karne, obroniłem wszystkie, no bo tutaj od taty karnego to nie jest tak trudno obronić. Ale przecież 2 dni później był mecz z Sandecją i z Sandecją udało mi się obronić karnego. Co prawda z dobitki bramka jednak padła, ale później była Pogoń Szczecin i tam udało mi się znowu obronić karnego. Także tutaj tata jakąś cegiełkę widzę. Czyli i sąsiad odbili nam. Przed koroną trzeba poćwiczyć te karne. Już za blisko meczu, także... Nie, zresztą trener Matuszek też po tym może mieć pretensje, że zaburzenie w głowie robia. No a jak? No, jak dzisiaj obstawiasz? Nie, wygrają. To jest pewnie. Ja myślę, że nie będzie źle. Korona ostatnio nie pokazała nic za bardzo. Wiesz, wygrała, ale granie była super. No. Obrona, żeby tylko syn nie zawodzi, także kibicujemy. Tomek jest pewny. Tak myślę. Jak dzisiaj puści coś, to będzie na niemo rolady. Same kluski. Kądzior, kolejna szansa. Kądzior, gol! Dobrze! Dej na lewo! Przejął piłkę Angulo. Angulo, lewa woda. Angulo! 2-0! Gol! 3-2! Brawo! Nie było do obrony. Nie ma, a jest. Bramka. Jeszcze mu coś chyba w plecach się stało. W 73. minucie spotkania bramkę dla drużyny gości zdobywa Goran Zmijanowicz z numerem 6. To się od słupka odbiło i do bramki padło. To było nie do obrony praktycznie. Cebula, strzał, broni Loszka! Brawo, Tomek. Dziękuję. Katastrofa, nie? Wygrany mecz. Kurczę, uważam, że przy trzeciej bramce mogłem już pójść w ciemno, w drugi słupek się rzucić, po prostu zasłonić jak najwięcej bramki. Może bym tą piłką dostał, no ale ten gorący nie chcę oceniać za bardzo, bo wiadomo jak to jest. Tata trzymie ręka na pulsie, sodówka nie może uderzyć. Nie może, nie. A co? Że jest trochę większy ode mnie, to o niczym nie świadczy.